Siemanko wszystkim, z tej strony Migaon i w tym odcinku na tym kanale postaram się przedstawić kilka kolejnych bardzo ciekawych informacji odnośnie nowej aktualizacji, która już jutro pojawi się w Fortnite. No ale zanim przejdziemy do tego głównego tematu tego oto filmu na tym kanale, to chciałbym wam szybko przypomnieć o tym, żebyście zostawili łapeczkę do góry pod tym odcinkiem, jak i też subskrypcję z dzwoneczkiem, no i pamiętajcie o wpisaniu unikalnego kodu twórcy w sklepie z przedmiotami, czyli Migao2, wszystko bez liczby, a pojawicie się w kolejnym odcinku, tak jak te dwie osoby tutaj. No a teraz, bez większego przedłużania i przynudzania, przejdźmy sobie już do naszego głównego tematu tego oto filmu na tym kanale, czyli oczywiście nowej aktualizacji 20.30. A więc jak sami dobrze wiecie, do gry Fortnite od startu obecnego sezonu drugiego w dziale trzecim twórcy gry zaczęli w każdym jednym tygodniu dodawać nowe aktualizacje i dosłownie co tydzień na zmianę w grze pojawiają się albo aktualizacje duże, czyli na przykład 20.20 albo 20.30, a czasami małe, czyli zawartości, które wprowadzają tylko kilka pojedynczych zmian bezpośrednio do Fortnite'a. W poprzednim tygodniu do gry Fortnite została wprowadzona właśnie mała aktualizacja zawartości z oznaczeniem 20.21 i to właśnie po niej poznaliśmy szczegółowe informacje na temat sterowca od siódemki, który spadł na mapę kolejnego terenu bitwy na wyspie, które wtedy przeniosły się na kamieniste kino, no a teraz do gry zostanie wprowadzona kolejna wielka aktualizacja, no i tym razem będzie miała ona końcówkę 20.30. Sama aktualizacja 20.30 będzie oczywiście trzecią wielką aktualizacją tego obecnego sezonu drugiego w rozdziale trzecim, która znów przedstawi nam kilka bardzo szczegółowych informacji na temat fabuły obecnego sezonu, ponieważ do jego końca zostało już naprawdę bardzo mało czasu, jak i oczywiście wprowadzi kilka bardzo ciekawych zmian, które przedstawię wam w tym odcinku na kanale. Na samym początku jednak zaczniemy sobie od daty startu nowej aktualizacji, jak i informacji odnośnie jej zawartości i sama aktualizacja. Aktualizacja trafi do gry Fortnite dokładnie 3 maja, czyli w najbliższy wtorek około godziny 10 rano, a wraz z tym na tym kanale już o 9 będzie trwał live, na którym będę wam przedstawiał na bieżąco wszystkie szczegółowe informacje odnośnie zmian, nowości i wycieków, które pojawią się właśnie po tej aktualizacji. Co do ilości zawartości, jaką gracze będą musieli pobrać na każdej platformie, to jak zawsze powiem tutaj wprost, że może być to w okolicy od 1 GB, na pewno nie mniej, do maksymalnie, tutaj podkreślamy maksymalnie 4 tych 5 GB i pamiętajcie oczywiście, że chodzi tutaj mi o wszystkie platformy, nie tylko PC, a i tak końcowo każda platforma będzie miała inną zawartość przy tej aktualizacji z końcówką 20.30. Teraz jednak po tym krótkim wstępie odnośnie wstępnych informacji na temat nowej aktualizacji, przejdźmy sobie w końcu do konkretnych informacji na jej temat i na samym początku zaczniemy sobie oczywiście od zmian w temacie fabuły tego obecnego sezonu, a tylko dlatego, że do zakończenia sezonu coraz bliżej, a my coraz częściej poznajemy informacje właśnie na ten temat. No i tak, osoby, które oglądają moje filmy na bieżąco, dobrze wiedzą, że zaraz po najnowszej aktualizacji 20.30 siły siódemki znów podbiją kolejną miejscówkę na wyspie, którą zaatakowali po wcześniej wspomnianej aktualizacji zawartości, czyli oczywiście kamieniste kino, i po tej aktualizacji tamta miejscówka przestanie należeć do urojonego reżimu. Jak zawsze, zaraz po podbiciu miejscówki, czyli w tym przypadku właśnie kamieniste kino, zmieni się w zwykłą, przyjazną dla graczy miejscówkę, w której nie będzie czołgu od UR wraz z ich botami i sterowcem i pojawią się tam siły siódemki, które nas nie atakują, chyba że my zrobimy to pierwsi, a dodatkowo pojawi się tam bus bojowy wraz z czołgiem, który będzie już czołgiem pomalowanym w barwy siódemki. Poza tym wszystkim, jak wspomniałem wcześniej, sterowiec od UR również zostanie zniszczony w tamtym miejscu i nie jestem pewny, ale może on wpaść albo do jakiejś pobliskiej wody, albo spadnie na wyspę, tak samo jak sterowiec na słodkim skrzyżowaniu i zniszczy troszkę terenu na wyspie dookoła, ale jak już to stawiałbym tutaj bardziej na to, że wpadnie on po prostu do wody. A tylko dlatego, że w pobliżu kamienistego kina jest bliżej woda niż na tym słodkim skrzyżowaniu, dlatego też wydaje mi się, ale tutaj podkreślam, że tylko wydaje mi się, że spadnie on do wody, a jak nie, to po prostu będzie jego wrak leżał w jakimś miejscu na mapie, którego niestety, ale na obecną chwilę nie mogę wam przedstawić. A tylko dlatego, że film, który teraz oglądacie, został nagrany przed wprowadzeniem tej aktualizacji bezpośrednio do gry, a teraz jestem jeszcze na wyjeździe i nie mogę przedstawić wam bieżących informacji, ale pamiętajcie, że wracam w poniedziałek, dzień przed tą aktualizacją, co oznacza, że live z aktualizacji na pewno pojawi się na kanale. Co do kolejnych zmian w temacie fabuły tego obecnego sezonu po tej aktualizacji, to oczywiście kolejna miejscówka podbijana przez siły siódemki i jak sami dobrze wiecie, kolejną miejscówką, która zostanie zaatakowana, będą oczywiście wykrzywione wieże, na których przez następny tydzień bądź 2 tygodnie będą toczone bitwy między UR a siódemką i zakończą się one albo w kolejny wtorek, albo po aktualizacji 20.40. Następną zmianą, a bardziej nowością, która pojawi się w grze Fortnite po nowej aktualizacji, będzie oczywiście rozpoczęcie ponownej współpracy Fortnite'a i Star Warsów i do gry zostaną przywrócone miecze świetlne, o czym poinformował nas Hypex na swoim niedawnym poście, a w sklepie z przedmiotami pojawią się specjalne skiny z tej oto oferty. Do tego wszystkiego na naszej wyspie w pewnym miejscu pojawi się specjalny NPC Imperial Troopera, który będzie zwykłym NPC chodzącym po wyspie i po podejściu do niego w kółko będzie mówił jedną i tą samą frazę i raczej nie będzie można wejść z nim w interakcję i odebrać jakieś specjalne zadanie, które zostałoby wcześniej
wcześniej przygotowane dla graczy od twórców gry. Poza tymi zmianami poznamy kilka kolejnych informacji na tematy, które były poruszane przez ostatni czas na tym kanale, czyli wszystkie darmowe nagrody, których jeszcze nie poznaliśmy do tej pory i jak już to pojawią się dopiero po aktualizacji, tak samo jak wszystkie przedmioty kosmetyczne, które później trafią do sklepu z przedmiotami do kupienia za VDLC. Ostatnia wielka aktualizacja nie przedstawiła nam tych przedmiotów od razu, ponieważ zostały one zaszyfrowane przez twórców gry, ale teraz jestem przekonany w 100%, że wszystko to nie będzie zaszyfrowane i gracze od razu dostaną bardzo ciekawe informacje na cały temat przedmiotów kosmetycznych i oczywiście całej tej reszty, która ma pojawić się po prostu w grze. No i pamiętajcie, że wraz z tym twórcy gry naprawią wszystkie obecne błędy, które znajdują się już w grze i niestety, ale listy wam nie przedstawię na ekranie, ponieważ nie mam jej jeszcze w internecie, ale najwyżej dostaniecie link w opisie, w którym zostanie przedstawiona cała lista naprawionych błędów po nowej aktualizacji 20.30. No i pamiętajcie oczywiście, że ta aktualizacja była przedostatnią aktualizacją, co oznacza, że po niej nie poznamy jeszcze szczegółowych informacji na temat całego wielkiego wydarzenia, ale już po aktualizacji 20.40 poznamy wszystkie szczegółowe informacje na wcześniej wspomniany temat, czyli właśnie wielkiego wydarzenia tego obecnego sezonu. No i przy okazji, jeżeli ktokolwiek z was chciałby zobaczyć w późniejszym czasie na tym kanale kolejne odcinki odnośnie nowych aktualizacji, które będą pojawiały się w grze, to teraz w komentarzach pod tym odcinkiem napiszcie po prostu update. Jeżeli pod tym odcinkiem zobaczę serio dużo komentarzy o takiej treści i oczywiście podkreślę tutaj, jeżeli w internecie pojawią się jakieś szczegółowe informacje na temat nowej aktualizacji, to ja od razu nagram dla was kolejny odcinek odnośnie takiego tematu i przy okazji każda osoba z takim komentarzem dostanie ode mnie serduszko. Na ten moment to wszystkie najważniejsze informacje dotyczące nadchodzącej nowej aktualizacji 20.30, która dokładnie jutro pojawi się w Fortnite. Pamiętajcie, że o wszystkich nowościach związanych z tym, jak i innymi tematami będę informował was na bieżąco w kolejnych moich odcinkach na tym kanale, tak więc też nie zapomnijcie o tej subskrypcji z dzwoneczkiem. A jeżeli ktokolwiek z was ma jakieś bardzo ciekawe informacje prosto z świata Fortnite i chciałbym je przedstawić, żebym ja mógł je wam przedstawić na kolejnym moim odcinku na tym kanale, to wszystko podsyłajcie na mojego Discorda bądź Instagrama, do których linki macie w opisie tego oto materiału. No i przy okazji w komentarzach pod tym odcinkiem dajcie koniecznie znać, co sądzicie ogólnie o tej aktualizacji i czy według was aktualizacja 20.30 wprowadzi fajne zmiany, czy może jednak nie. No i co, na sam koniec tego filmu pamiętajcie o tym, żeby zostawić pod nim łapeczkę do góry, jak i pamiętajcie też o tym, że jutro o godzinie 11.05 na tym kanale pojawi się nowy odcinek z Fortnite'a, a ja wam dziękuję za oglądanie tego filmu i pamiętajcie, by wpadać na moje poprzednie odcinki z Fortnite'a na tym kanale. Yo!